Panowie generałowie, panowie oficerowie i wy, żołnierze. Dla mnie to ogromny zaszczyt i ogromne wyróżnienie i ogromna radość, że mogę w dzisiejszym święcie uczestniczyć. I proszę przyjąć na ręce pana pułkownika najserdeczniejsze życzenia, ale również wyrazy wdzięczności i uznania, bo swoją ciężką pracą, swoją ciężką służbą służycie nam wszystkim, służycie Rzeczpospolitej. Często jest to ofiara krwi i za tą ofiarę krwi też się należą wam wszystkim, a w szczególności rodzinom tych, którzy polegli, wyrazy uznania. Raz jeszcze, panie pułkowniku, bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Życzę pomyślności waszej służbie i dzisiaj jest dzień szczególny, rocznica 21 i szczególny prezent. Szczególny prezent w postaci sprzętu, który dzisiaj odbieraliśmy, odbieramy, który jest, jak powiedział pan generał, najnowocześniejszym na świecie. To jest dowód na to, że polska armia się zmienia, że polska armia się, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, modernizuje, że polska armia może mieć najlepsze na świecie wyposażenie. Dzięki temu my wszyscy, cała Polska, może czuć się bezpieczna. I chciałbym w tym miejscu podziękować tym wszystkim, którzy brali pracę nad tym nowym sprzętem, którzy rozpoczęli ten projekt, którzy go prowadzili w zakładach polskiego przemysłu zbrojeniowego, bo to wielki sukces, że to jest najnowocześniejszy na świecie sprzęt i sprzęt, który jest produkcją polskiego przemysłu, bo także przemysł, także siła gospodarki decyduje w dzisiejszym świecie o sile państwa. I te słynne raki są dowodem, że Polska jest i może być silna. Raz jeszcze dziękuję tym wszystkim w przemyśle, którzy nad tym projektem pracowali. Kiedy podpisywaliśmy umowę rok temu, drżeliśmy, baliśmy się, czy moduły zostaną dostarczone. Chciałbym dlatego też podziękować tym wszystkim przedstawicielom wojska, szczególnie Inspektoratu Uzbrojenia, którzy doprowadzili do podpisania i zrealizowania tej umowy. Wam także, panowie oficerowie, bardzo gorąco dziękuję i czekam na jeszcze, dlatego że już dzisiaj mówiono mi o tym, że raki są wspaniałe, ale potrzeba następnego rodzaju sprzętu, potrzeba kolejnych modernizacji. Jestem przekonany, że to nastąpią, bo obok tego prezentu, który bezpośrednio dotyczy 17 Brygady, która jako pierwsza wprowadza ten sprzęt, jest jeszcze jeden prezent w postaci 2,5% PKB na obronność, które zostaną przeznaczone w najbliższych latach. I to jest ogromny sukces obecnego rządu. To jest też dowód na to, że chcemy, żeby Polska była bezpieczna, żeby Polska była silna i żeby nie będziemy szczędzili na to również funduszy.